Z Robertem rozmawiałem na temat prac podwodnych w poprzednich odcinkach. Wtedy też dowiedziałem się, że jest nurkiem saturowanym. Pierwsze skojarzenie? Gazowany nurek po piątkowej imprezie. No ale żarty na bok. Kim są nurkowie saturowani? Jak wygląda ich praca? Czym jest saturacja i ile trwa? O tym opowie Wam właśnie Robert Polewski, który jest nurkiem saturowanym oraz kierownikiem prac podwodnych pierwszej klasy. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Robert. Cześć. To już nasze drugie spotkanie. Teraz porozmawiamy sobie o nurkach saturowanych. Rozumiem, że Ty jesteś nurkiem saturowanym. Tak, jestem nurkiem saturowanym. Jakiś tam klasa, rozróżnienie klasy nurków saturowanych, i stopnie. Czy po prostu jest nurek saturowany i już? Nie, jest nurek saturowany i już. To jest najwyższy stopień kwalifikacji zawodowych w zawodzie nurka. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. No właśnie, co to znaczy nurek saturowany? To jest taki, czytając sobie dziś w internecie, nagazowany nurek. to znaczy nagazowany po imprezie piątkowej? Czy? Więc tak, nurek saturowany to. Może zacznę od, od uprawnień. Nurek saturowany jest to taki pracownik pod wodą, który może pracować bez ograniczenia głębokości tak? i czasu pracy. Czyli jedynym ograniczeniem jest sprzęt i technologia nurkowania. Natomiast specyfiką nur nurkowania saturowanego jest to, że pracuje się w pełnej saturacji, czyli nasyceniu tkanek ciała gazami obojętnymi, pochodzącymi z czynnika oddechowego. Najczęściej na tych większych głębokościach używamy helioksu. A może być w takim razie saturacja innymi gazami? Tak. Saturacje mogą być prowadzone na innych czynnikach oddechowych. Na małych głębokościach będą to, będzie to powietrze. Może być to nitrox. Także mogą być to różne gazy. No właśnie, i tak naprawdę mówisz, że to nie ma limitów czasu nie wiem, dennego, bo dekompresja i tak jakby kompresowanie nurka jest jedno, tak? Aktualne tabele pozwalają na czas. Tej saturacji do 28 dni, to jest taki, e, taki wyznacznik. Tak? Tak, tak długo. To jest długo, y, zdecydowanie dłużej niż w innych nurkowaniach. Natomiast y, całe klucz tego nurkowania saturowanego polega na tym, że w momencie, kiedy się nurek już nasyci w pełni każda z tkanek naszego ciała, mamy ich wiele typów, y, gdy nasyci się tymi gazami obojętnymi na maksa w skrócie, czyli że bardziej już nie może. Możemy powiedzieć wtedy, że jesteśmy w saturacji, tak? Nasz organizm jest w pełni nasycony i zwiększenie czasu pobytu na głębokości już nie ma wpływu na zwiększenie czasu dekompresji. Tak? Czyli możemy po prostu tam być, a to ten czas wykorzystujemy wtedy na pracę. No tak, bo w nurkowaniach głębokich rozumiem, że schodzimy na jakąś dużą głębokość. Pracujemy, a potem się dekom mamy dekompresję kilku to jest nieefektywne. Tak, no najlepszym porównaniem będzie porównanie nurkowań saturowanych do nurkowań typu Bans, gdzie z dzwonu nurkowego wykonujemy krótkotrwałe nurkowanie na dużej głębokości, no na przykład 70 metrów 45 minut czasu pracy minus zjazd na głębokość, czyli niecałe 40 minut pracy, a później 5-6 godzin dekompresji. Więc efektywny czas pracy nurka no, jest niewielki. W saturacji największym plusem dla wykonywania pracy jest efektywny czas pracy nurków. Ponieważ jak już się ich spręży do plateau saturacji, czyli do głębokości, na której sprężony jest cały Obiekt hiperbaryczny, kompleks nurkowy, pracują w, w systemie zmianowym, tak, czyli praca idzie 24 na dobę tak naprawdę. No właśnie to ile trwa takie saturowanie nurka? Hmm, oczywiście będzie zależało to od głębokości, yy, na której pracują. Prędkość sprężania różni się od zakresu głębokości, na mhm. której jesteśmy. Ale dojście do głębokości, na przykład 50-60 metrów wraz z aklimatyzacją na tej głębokości, no powiedzmy, będzie to doba półtorej, po czym Norkowie idą do pracy w cudzysłowie, i tak jak już mówiłem, to może trwać no, nawet trzy tygodnie, tak załóżmy. Po tym czasie ich się przeprowadza się dekompresję stopniową i powolną. To, to są prędkości rzędu na dzień, na godzinę to będzie około metra na przykład. Tak? To też zależy od okay. głębokości. Czyli tak półtora dnia saturacji, potem trzy tygodnie pracy. Trójzmianowej pewnie. I kilka dni, kilka dni. dekompresji. I to pewnie no to, to brzmi naprawdę fajnie. Jak to wygląda w praktyce? To jest jakaś, nie wiem, saturacja na statku, żyje się w komorze przez te trzy tygodnie. Powiem o Polsce trochę. Okay. W Polsce żaden ze środków szkolenia nurków zawodowych nie oferuje takich, takich usług szkolenia nurków saturowanych. Jedyną instytucją, która to robi w Polsce, to, i to na swoje potrzeby, to są siły zbrojne, marynarka wojenna. Mamy w Polsce, w Akademii Marynarki Wojennej, katedrę technologii prac podwodnych. To jest taka wiodąca instytucja w kraju, która bada technologię nurkowania, opracowuje tabele nurkowe, ale też na rzecz właśnie marynarki wojennej szkoli nurków saturowanych. I ja przez takie szkolenie miałem przyjemność przejść. Trwało ono kilka lat. Jednym z elementów był właśnie, było wykonanie dwóch saturacji w kompleksie hiperbarycznym wewnątrz budynku. No, kompleks jest wyposażony w trzy komory. Jedna częściowo jest mokra, gdzie można jakieś ćwiczenia wykonywać w sprzęcie nurkowym. Jedna jest taka sanitarna i jedna mieszkalna. I, i w tym kompleksie przechodziło się pełen cykl sprężenia, pobytu na platosaturacji i, i dekompresji. Mówisz, że to są. Trzy komory mieszkalne i, tak, i sanitarne, to rozumiem, że się tam po prostu przez ten czas żyje w tych komorach. Tak. To yy, jest duża przestrzeń, czy to, 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 cylinderek? Yy, dla nurka yy, yy, mi się wydawała ogromna, ponieważ tam można stanąć i się wyprostować, okay. więc yy, 1,80 m, więc super. Te warunki, które mamy akurat yy, w, tutaj w Akademii Wojennej, jeżeli chodzi o metry sześcienne na nurka, są dobre. Naprawdę duża, duża przestrzeń. Jest to moje subiektywne zdanie, bo nie każdemu to, to, nie każdy powiedziałby to samo. Natomiast jeżeli chodzi o komercyjne systemy, szczególnie starszego typu, no to zdecydowanie warunki są gorsze. I tam się siedzi trzy tygodnie zamknięty w takiej komorze? I to wszystko zależy od długości zaplanowanej ekspozycji, natomiast mhm. może być to właśnie do 28 dni. Jak mówię. Nie daj Boże się pokłócicie, tak? To nie ma jak wyjść. To prawda, że po kilku dniach wszystko zaczyna denerwować, nie? No ale to, to też jest element, właśnie, szkolenia i, i, i zobaczenia, poznania też samego siebie od tej strony psychologicznej, i swoich możliwości, bo to jest na pewno coś nowego, nie? Powiedz mi, jak byłeś saturowany, to, to trwa jakiś czas, tak? Nie, nawet niech to trwa 5 dni, jak nie wiem, z wyżywieniem w takiej komorze. Tak, saturacje, w których brałem udział, były, były szkoleniowe, były krótkie do 6 dni. E, <grym> więc 6 dni spędziłem w w, e, dwukrotnie w takim kompleksie, e, nie wychodząc z niego. Natomiast są śluzy w komorze, takie po prostu, bym powiedział, no, drzwi. Malutkie, przez które podajemy sobie e, posiłki e, i wszystkie potrzebne rzeczy. A do jakich nie wiem, głębokości byłeś w takim razie nie wiem, saturowany? I moj, saturacja, którą odbyłem e, to było 56 metrów. I na te 6 dni nie wiem, można zabrać jakieś nie wiem, słuchawki do muzyki? One działają jeszcze? Czy... Działają, działają. E, działają niektóre tablety. <laughs> Nawet? Tak. O, no bo ja tak sobie wyobrażam, że 6 dni w takiej komorze siedzisz, to naprawdę ci się znudzić pewnie. To znaczy tak, w przypadku takich saturacji szkoleniowych, no to jest na to czas, tak, że, że, że można sobie obejrzeć nawet cały sezon albo dwa jakiegoś serialu. Natomiast jeśli chodzi o już takie saturacje, gdzie jest praca, to tak naprawdę tego czasu już jest dużo, no tak. dużo mniej, bo to już wtedy jest po prostu... No tak, idziesz do pracy, wychodzisz zmęczony, kładziesz się spać i Dokładnie. I gaszą światło w w tych komorach na noc? Czy? Tak. Yy, jeśli się zażyczy i poprosi, to zgaszą. Aha, i ma, rozumiem, że jak nurek jest saturowany i siedzi w komorze, to musi tak czy ktoś po drugiej stronie. Go pilnować? Czy to już jest na tyle technologia, że samo się robi? Nie, nic się nie robi samo. Nurkowie przebywający w środku są obsługiwani przez cały, całą obsługę, cały personel, który na nich pracuje. Jestem też kierownikiem prac podwodnych pierwszej klasy i też miałem przyjemność brać udział w, w roli kierownika takich nurkowań saturowanych. No to wygląda tak, że. Oprócz kierowników, operatorów systemów, operatorów y, y, systemów podtrzymania życia, najróżniejszego personelu, oni też pracują na zmianach, tak? Także na dwie osoby pracuje kilkanaście, co najmniej innych. Okej, okej. Okay, okay. A nie jakby doszło do jakiejś sytuacji, nie wiem, awaryjnej, coś się zepsuło, brakło prądu. Nie wiem, rozstrzelniło się. Są jakieś procedury awaryjne. Jak bo rozumiem, dekompresja trwa długo, tak? Tak, oczywiście. W, y, y, Brak prądu to nie jest problem, bo takie systemy są wyposażone w UPS-y, w zasilania awaryjne. W kompleksy nurkowań saturowanych mają nie tylko zdublowany, ale trzykrotnie każdy system jest, jest wykonany technologicznie, że nawet gdyby siadły dwa elementy zasilania to jeszcze jest na przykład trzecie. I tak jest z każdym elementem, który w tego typu nowoczesnych kompleksach. Już na etapie projektowania jest wdrażany, a później jest po prostu faktem. Jak gdyby się coś bardzo złego stało, to rozumiem tylko przeniesienie takiego nurka do jakiejś komory innej. Znaczy nurkowania saturowane to jest, są specyficzne. Tam jest na wszystko dużo czasu. To jest przeciwieństwo nurkowań typu Bans, gdzie musimy się bardzo spieszyć i przekroczenie profilu o minutę, dwie powoduje już pójście w najróżniejsze inne tabele i może skończyć się to naprawdę różnymi rzeczami. Natomiast... W przypadku nurkowań saturowanych nic się szybko nie, nie zmieni. Tam zmiany, czy to y, atmosfery w środku, jej składu, który, jej wahania są, są dla nas niebezpieczne. Y, to są powolne zmiany. tak? Tam można sobie wszystko zaplanować. Y, jeżeli chodzi o, tutaj o ewakuację... Y, Właśnie, nie, dochodzi na, do na pożaru konto, budynku. Tak? Y, to, no, historia zna takie przypadki, że, y, że trzeba było ewakuować nurków w czasie dekompresji, w czasie pobytu, po prostu z jednostki, która, nie wiem, tonie, płonie czy, 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 czy innego tego typu zdarzenia. Natomiast każdy kompleks certyfikowany, hiperbaryczny do nurkowań saturowanych musi posiadać taką komorę ewakuacyjną. To może być łódź hiperbaryczna, okay. do której nurkowie przechodzą i odpływają na przykład, a to może być po prostu komora, którą się podczepia osobny taki przedział, w który się też ewakuuje nurków. Mm -hmm. Ok, to teraz, teraz sobie rozumiem, jak jesteście, nie wiem, Helioxem, to pewnie głos się zmienia. Yy, tak, no Hel ma na Helma tą właściwość, że no, najbardziej obrazowo mówiąc, brzmimy jak Kaczo Donald. Współczesne yy, radia takie do komunikacji z nurkami, montowane w systemach, w kompleksach, mają yy, specjalne urządzenia wbudowane... Które poprawiają nam tą jakość dźwięku okay. na, na, na powiedzmy bardziej zrozumiały ton. No nie, bo ja już sobie wyobrażam, jak piszczycie z tych, tych komór, to wesoło może być. No tak, to jest to specyficzny dźwięk. Ale i... jak rozmawiacie między sobą w komorze, to już nie ma tych, tych systemów. Nie ma. Nie, jak rozmawiamy ze sobą, to jest ok. <laughs> to brzmi to naprawdę wesoło. E, jakie najczęściej prace wykonuje taki nurek saturowany? No bo rozumiem, że to jest, nie wiem, pewnie takie typowe prace podwodne, spawanie wiercenie czy coś jeszcze? Jeżeli chodzi o y, pracę. Gdzie wykorzystywane są technologie nurkowań saturowanych, to powiem tak, można je rozbić na, na jakby dwie grupy. Jedne to są i te, do których ja byłem szkolony przez lata służby w marnarce wojennej, to jest praca na dużych głębokościach długotrwałe, związane z ratowaniem załóg krętów podwodnych. Czy Wszelkiego typu rzeczy związane z ochroną jakiejś infrastruktury krytycznej, a które wymagałyby jakichś dłuższych prac pod wodą. Natomiast w przemyśle cywilnym, szczególnie jeśli chodzi o przemysł naftowy, wydobywczy gazu, ropy, wszelkiego typu instalacje podwodne, to od przeglądów poprzez naprawy, wymiany elementów, gdzie pojazdy typu ROV sobie nie poradzą, ponieważ tendencja jest taka, że dzisiaj wszędzie, gdzie można, wykorzystuje się pojazdy typu ROV, klasy roboczej, inspekcyjnej, natomiast no, nigdy chyba nie będzie tak, że tej ręki, nurka człowieka da się zastąpić jakimś urządzeniem. Zaraz wrócę, bo poruszyłeś fajny temat ratowanie ludzi z łodzi podwodnych, to już mnie zaciekawiło. Z Okrętów. Z okrętów, tak, łodzie nie okręty, motor, motocykl. Ale jeszcze mam pytanie, jak to wygląda przed pójściem do takiej pracy? Już rozumiem, że nurek jest wysaturowany i on się ubiera w tej komorze w sprzęt i sobie z niej wychodzi dalej do pracy, tak? W momencie kiedy nurkowie zostaną sprężeni do tak zwanego plato czyli to jest głębokość w zasadzie ciśnienie w kompleksie, które odpowiada głębokości, którą sobie zaplanujemy przed. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ nurek saturowany nie może z tej głębokości platosaturacji zejść głębiej niż i płycej, zarówno w dwie strony, niż dozwolone wycieczki, tak zwane. Załóżmy, że sprężymy się na 60 metrów, to wpatrzymy w tabelę i widzimy, że Możemy wykonać wycieczkę, czyli pójść do pracy mhm. na 13 metrów do góry i 20 na dół. Nie? I dlatego musimy tak planować, żeby to plato saturacji to gdzie zatrzymamy kompleks, dał nam możliwość wykonania pracy w zakresie głębokości, które nas interesuje. Do pracy w ogóle wychodzimy dopiero wtedy, gdy nasz organizm już jest w pełni nasycony tak? gazami obojętnymi. Wszystkie tkanki. Wtedy ubieramy się w sprzęt. A to jest jakoś sprawdzane, że jest organizm nasycony czy jest to, to tabel wynika? O tym mówią już tabele. Tak? Tabele nurkowe, które przewidują czasy sprężania oraz procedury, które są w opisie tych tabel, czyli na przykład czas aklimatyzacji na naplat o saturacji. Tak? To też jest czas, który dodajemy. Po prostu nurkowie wtedy nic nie robią, aklimatyzują się. Po tym czasie zakładamy już, że są w pełni zaturowani i idą do pracy. Ubierają się w zależności od kompleksu, od, od rozwiązań technologicznych we dwóch bądź najczęściej we trzech nurków tak? i pracują w systemie zmianowym. Zmiana tak, pra, Czas pracy takiej jednej zmiany to na przykład jest 8 godzin, gdzie, gdzie nurkowie po 4 godzinach się zmieniają, a jeden z nurków jest cały czas w środku dzwonu i obsługuje... Tych dwóch, którzy pracują na zmianę. Czyli z, tych, z tej komory przechodzi się do dzwonu, który z niego się dopiero wychodzi, że tak powiem, na zewnątrz. Tak. Wchodzi się. Kompleks nurkowy jest połączony z dzwonem nurkowym, tak? który, do którego poprzez kompleks wchodzi się przez szyb dzwonu do dzwonu. Wtedy dzwon się uszczelnia, spręża do. Znaczy, on jest już pod tym samym cieniem, co, co, co cały kompleks. Odłącza się go od, od całości, wyjeżdża się nim bądź za burtę, jeśli to jest dzwon, który jest na burcie, bądź przez tak zwany pool, czyli dziurę w pokładzie w dnie jednostki i po prostu dzwonem jedzie się na głębokość. I po osiągnięciu głębokości równej, równej protosaturacji, czy tej, na którą chcemy, żeby. żeby żeby nurkowie pracowali. Dzwon się otwiera, nurkowie wychodzą po wyrównaniu księcia oczywiście. I strój takiego nurka to jest taki typowy strój nurka do prac podwodnych? No taki troszkę się różni, ponieważ okay. żeby tak długo pracować, pamiętajmy, że zimno. jest zimno i boimy się hipotermii. Żeby móc pracować tak długo, to musimy się ogrzewać. Stosuje się specjalne ogrzewane ciepłą wodą skafandry nurkowe. Osobnymi przewodami tłoczy się wodę do, do, do takiego skafandra. Nurek jest po prostu cały czas w komfortowych warunkach termicznych. No i to pozwala na to, że może długo pracować w wodzie o temperaturze 4-6 stopni. Tak? Więc z waszym do 4-8 godzin siedzi to tak. Dokładnie. I rozumiem, że ma normalnie taki, taki żółty hełm na no sobie? Żółty, tak. Żółty kolor hełmu jest najczęściej stosowanym kolorem hełmu. No, można powiedzieć jednego z monopoli, monopolisty na rynku, tak? Jeżeli chodzi w dziedzinę produkcji hełmów, ale nie tylko żółte, nie tylko żółte. Ale najczęściej żółte. Tak? Najczęściej tak. <gry> Okej. Okay. No i potem sobie z powrotem wchodzi do dzwonu, wjeżdża na górę i wraca do komory, odpoczywać. No, czy odpoczywać, ale częściowo tak. Gdy skończy pracę, cały układ wyjeżdża, znowu łączy się z kompleksem, nurkowie przychodzą, rozbierają się, mają czas na to, żeby zjeść wykąpać się, odpocząć przed kolejną zmianą. I tak do nawet, mówisz, trzech tygodni. Trzech, nawet czterech, to tak. Rozumiem, że komercyjnie to pewnie te trzy tygodnie do kilka różnych obiektów można objechać i ogarnąć. Oczywiście, nurkowania saturowane nie należą do tanich. Są, jak już powiedziałem, najefektywniejsze, jeśli chodzi o czas pracy nurka. Więc jeśli jest praca do wykonania, szczególnie na większych głębokościach, to technologia nurkowań saturowanych będzie opłacalna. W przypadku wielu na przykład platform wiertniczych w niedalekiej odległości od siebie, na no jak się, nie może Morze Północne na przykład, stosuje się rozwiązania tego typu, że statek, który ma nurków saturowanych sprężonych, pływa od jednego do drugiego obiektu i pracuje na nim powiedzmy po kilka dni, no, zmniejsza to gdzieś tam jakieś koszty po stronie, po stronie pewnie właścicieli. No tak, oni placów. zrzucają się na jeden statek. I jeden yy, na tak, zatrudniają jakby jeden do, do większej ilości pracy yy, w, zamian w, w tym samym czasie trzech na przykład. Tak? Podobała Ci się w ogóle taka saturacja, to siedzenie te sześć dni w komorze? Oczywiście, że mi się podobało, bo <laughs> był to końcowy element zdobywania Przeze mnie y, 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 kończenia szkoleń w ramach uprawnień y, y, zarówno kierownika pierwszej klasy, jak i, i nurka saturowanego, więc chociażby z tego względu mi się podobało. Ale już tak y, abstrahując od tych rzeczy, ciekawe doświadczenie, y, chętnie bym je powtórzył. Y, y, I najchętniej w takim y, obiekcie, powiedzmy, operacyjnym gdzieś na morzu. O, o, czyli że, że warto. Tak, oczywiście, że warto. Mimo, że to siedzisz zamknięty w małym, dość ciasnym pomieszczeniu. Nurek, który nurkuje w hełmie przyzwyczajony jest do ciasnoty i na pewno nie przeszkadza mu brak przestrzeni. Ok. Tak. Czyli <laughs> jeszcze teraz zabrać tylko ten tablet, który działa i super, nie? No dokładnie, dobrze, no właśnie, że. są jakieś takie obostrzenia, jakich rzeczy nurek nie może zabrać do komory, do, do, do saturacji? No oczywiście, generalnie przede wszystkim zagrożenie pożarowe, okay, no. więc y, chociażby już ciuchy nie mogą być elektrostatyczne, y, żadnych smarów, y, wszystko musi być czyste. A jak z ludźmi palącymi, nie palą? Nie, nie, o no, paleniu to w ogóle nie ma mowy. Nie? Y, jeżeli chodzi o, już wspomniałem o, o, o tablecie. Y, tak, niektóre niskonapięciowe urządzenia są dozwolone, ale to każdorazowo zależy już od, od kierownika takiego, takiego nurkowania. On taką zgodę może, może dać, może nie dać. Natomiast wszystkie ostre narzędzia, które mogłyby iskrzyć, no, nawet noże tak, czy. czy jak już powiedziałem, elektrostatyczne elementy no, są niedozwolone. Tak? Czyli rozumiem, że przed wejściem to się sprawdzacie, co, co kto wnosi? Oczywiście. Przed w ogóle takim nurkowaniem saturowanym to nurkowie przygotowują sobie ten kompleks, tak? czyszczą go, dbając o higienę, bo najlepiej to zadbać samemu. Oczywiście obsługa techniczna. Też to, to robi, tak? Ale już taką, taką końcówkę, yy, wisienkę na torcie przed samym wejściem do komory, to nurkowie sami sobie jeszcze czyszczą, odkaża się w środku wszystkie elementy, żeby mieć pewność, że, że jest po prostu czysto. Każdy, każdy element prowadzący do, nie wiem, jakiejś infekcji, zabrudzenia yy, w saturacji jest krytyczny, ponieważ zwykłe skaleczenie czy zwykła infekcja jakaś. Yy, rana może no, nie można nurka szybko wyciągnąć tak? No tak. a poza tym burzy cały plan i wkład finansowy nakład czasu i, i pracy ludzi w to żeby ci ludzie tam zeszli na tą głębokość i odpowiednio długo mogli przebywać i pracować więc bardzo dużą wagę zwraca się na, na te właśnie takie BHP bym powiedział no i nie, ma, nie, nie można tutaj żadnych marginesików zmieniać pewnie, tak? Nie, nie. To... Można sobie wyobrazić, że ktoś wziął nóż, skaleczył się, rozciął, nie wiem, tętnicę jakąś, to za szybko go się nie wyciągnie. No nie, tutaj... To znaczy, apteczka i tak dalej... To, co, to, co można podać do, do komory, oczywiście jest na miejscu. Na miejscu też jest zawsze lekarz po drugiej stronie komory, czyli jest wykwalifikowany personel medyczny 24 na dobę, jest sprzęt medyczny, zawsze gotowy do, 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 do udzielenia pomocy, ale nikt szybko z poważnych rzeczy nas tam nie wyciągnie, ani nie udzieli pomocy, więc trzeba być ostrożnym. No plus jest taki, że w saturacji naprawdę jest czas na wszystko, nie należy no tak. się śpieszyć. A to rozumiem też, żeby zostać takim nurkiem saturowanym, to pewnie trzeba mieć jakąś dobrą, dobre zdrowie. Jakieś badania lekarskie są wcześniej? Tak. Jeżeli chodzi o warunki zdrowotne do służby, do pracy w charakterze nurka, czy to w siłach zbrojnych, w wojsku, marynarce wojennej, czy cywilnie, no Trzeba corocznie przechodzić badania i zostać orzeczonym jako zdolny do pracy w charakterze nurka. Powyżej pewnego wieku, do którego się już zbliżam, nieuchronnie ta komisja będzie co pół roku. Okej. tak załtem. Im starszy, tym <grym> przegląd. Tak, tak, tak. <grym> Już mi ciekawie, mówiłeś o tych, o tych ratowaniu ludzi z okrętów. Dla, dlaczego w ogóle ta pomysł na saturację, ta potrzeba w marnarce wojennej? Głównym powodem, dla którego nasze siły zbrojne szkolą ludzi, nurków, do tego poziomu wyszkolenia. To są zadania związane z ratowaniem właśnie załóg okrętów podwodnych. Bez, bez nurków wyszkolonych w nurkowaniach głębokich, ale także długotrwałych, ciężko byłoby realizować te scenariusze udzielania pomocy. No właśnie, nie mam pojęcia, na jakich głębokościach taki okręt może potrzebować pomocy, to jest nie. 10 metrów, 100 metrów. Tak naprawdę okręty to na każdej głębokości mogą potrzebować pomocy. No, wiele awarii okrętów podwodnych rosyjskich, amerykańskich pokazało na przełomie dziesięcioleci, że, że warto utrzymywać nurków saturowanych, czy systemy ratowania załóg okrętów podwodnych których obsługa no bez nurków saturowanych się nie odbędzie, ponieważ te systemy są różne. Są od specjalnych takich batyskafów, yy, takich małych pojazdów podwodnych, które mogą zabrać do kilkunastu osób. Nie, tak podpływa batyskaf, jak tak yy, zabiera ludzi i wraca. To brzmi prosto, w praktyce trochę bardziej skomplikowane, mm -hmm. ale takie systemy są. Pomoc nie musi polegać na konieczności ewakuacji takich ludzi, bo można im po prostu podać coś, co im pomoże samym się wynurzyć na przykład. Tak? Można im podać... Podłączyć węże z powietrzem i nadmuchać ich po prostu zbiorniki balastowe, oni się wynurzą sami. Więc ta pomoc okay. może być różnego typu. Czy to nie jest tak, że nurek saturowany schodzi do okrętu podwodnego, otwiera go i wyciąga jak ratownik. Nie, abso, a, abso, absolutnie nie. To... Czyli schodzi na dół, pracuje przy okręcie, podłącza jakieś węże, coś być może naprawia, tak? Tak. I okręt samodzielnie jest stanie już się wynurzyć. No taki scenariusz też jest, też jest prawdopodobny, mhm. bądź e, innego typu prace, no na przykład przygotowawcze e, czy inspekcyjne przed e, przyjściem m, takiego systemu, który będzie w stanie ewakuować nurku, te załogi okrętów pod ciśnieniem, tak? ponieważ trzeba pamiętać, że m, m, jeśli doszło do rozszczelnienia kadłuba i zwiększenia ciśnienia w środku, to, to, ci, to cała załoga też będzie w saturacji. No I tak. trzeba i wtedy bardzo powoli, tak jak w narkowaniu saturowanym, przeprowadzić dekompresję de facto. Więc jeżeli byśmy ich wyciągnęli za szybko, to oni no tak. by nie przeżyli. Czyli rozumiem, wtedy też powoli ich wyciągacie. Dokładnie. Tak. Powoli nie wiem, wpuszczając powietrze do tygodnia lub Nie, wtedy trzeba ich ewakuować do jakiegoś obiektu. Tak. Czy to będzie taki, taki, jak już powiedziałem, batyskaw, mhm. pojazd podwodny, który ma możliwość właśnie przycumowania do takiego. Wnęki ratowniczej i ewakuacji ludzi, bądź takie specjalne dzwony ewakuacyjne, które też mogą przycumować do właśnie do takiego okrętu podwodnego. To ma masę obostrzeń technicznych, no tak. to nie zawsze jest możliwe, ale, ale takie możliwości są. Na Bałtyku, na morzu stosunkowo płytkim, gdzie średnie głębokości to jest około 55 mhm. metrów. Takie rozwiązania jak najbardziej są zasadne. Tutaj w przypadku problemów załogi okrętu podwodnego na pewno można próbować na wiele sposobów im pomóc. Na oceanach czy morzach bardzo głębokich, gdzie zaraz za szelfem jest kilkaset metrów, tysiące metrów głębokości, no tutaj już schodzenie czymkolwiek, próby pomocy są bezskuteczne. Powiedz mi, żeby zostać tym nurkiem saturowanym, to poza szkoleniem pewnie jest jakiś egzamin. To, to... No piękne oczy dają. Ten. Nie, nie, nie. Oczywiście, że jest egzamin. Zarówno w marynarce wojennej, jak i, jak i w, w nurkowaniu komercyjnym w Polsce są komisje specjalne, kwalifikacyjne dla nurków. Każdorazowo przy zdawaniu na kolejny jakby stopień kwalifikacji zdaje się egzamin, tak? Praktyczny, teoretyczny. To już zależy od, od, od danego stopnia. I te uprawnienia, dyplom, certyfikat dostaje się na zawsze, czy na określony czas? Nie. Dyplom, dyplom nurka, jaki by nie był, czy to saturowany, czy pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, dostaje się z terminem ważności na 5 lat. Po tym okresie nurek ma prawo wnioskować ono, o przedłużenie mu ważności dyplomu, o nowy dyplom, ale musi się wykazać 250 godzinami praktyki w tym okresie 5 lat. Okej, okay, czyli jeżeli jak pracuje, to mu przedłużą, a jak nie tak. pracuje, to ponowny egzamin? Nie, to wtedy jest inna procedura. Wtedy może przyjść na takie kilkudniowe szkolenie, też między innymi właśnie do, do naszego ośrodka i yy, yy, po takim szkoleniu uzupełniającym, no, głównie chodzi o legislację tak naprawdę i, i, i sprawy związane z bezpieczeństwem, złożyć wniosek i dostanie nowy dyplom. Co było takie najfajniejsze przy tej pierwszej saturacji? Jakiś efekt wow? Czuć coś od razu, czy po prostu siedzisz i w sumie to się nic nie dzieje, ale jest fajnie? Powiem tak... E <noise> Ciężkie pytanie, powiem szczerze. Najpa... Czuć to ciśnienie? Nie, nie, ciśnienie wyrównuje, ciśnienie zarówno przy kompresji, jak i dekompresji, jest... zmiany są tak powolne, że tutaj nie ma, nie ma możliwości, żeby to odczuwać. A macie jakąś nie wiem, wskazówkę, która wam pokazuje wewnątrz ciśnienie? Czy... A to już zależy od kompleksu. Jak jest wyposażony, nie musi tego być i w naszym, szczerze mówiąc, nie pamiętam, chyba nie było. Czy tak. ty De facto nawet nie, nie wiesz kiedy się... Yy, nie, ponieważ no, wiem co się dzieje, wiem kiedy... Yy, mogę o tym mówić z dwóch stron, tak? Z jednej strony jako kierownik, kiedy sprężałem, rozprężałem, tak? To nurkowie zawsze są informowani, co się dzieje. Stół spręża i się nabiera znaczenia. Yy, więc, no, poza tym taka ciekawostka, w nocy na przykład... Yy, w nocy. Yy, Zgodnie z technologią, którą my wykorzystujemy, zapewniamy też y, kilka godzin, y, dokładnie 8 na dobę, już mówię o fazie dekompresji, kiedy y, y, nie zmieniamy głębokości, dajemy czas na, na sen nurkom, tak? żeby podczas snu nie było zmiany głębokości. Też chodzi o bezpieczeństwo. Okay. I w tym czasie y, te 8 godzin możemy dowolnie nimi tutaj je planować. I mają taki czas, gdzie na pewno się głębokość nie zmienia. Tu z ciekawostek, no, jest taka luka prawna w polskim prawodawstwie, bo tak naprawdę w Polsce nie ma przyjętych, wskazanych przez ustawodawcę tabel nurkowań długotrwałych. Tak? Także są wszystkie inne. Może jeszcze oprócz rekompresji leczniczej, ale tylko marynarka wojenna wdrożyła pewne tabele i je stosuje tutaj, jeśli chodzi o, o, o szkolenie na swoje potrzeby. Natomiast komercyjni nurkowie w Polsce no nie mają wskazanych tabel, tak? także to też jest taki problem. Często się z nim spotykam, z wieloma pytaniami od ludzi: no ale jak, na, na jakich tabelach, na czym i tak dalej. Mhm. Na tym, co znajdziesz w internecie. No, no polecam mu tabelę, na których ja pracuję, US Navy. Które, które są już sprawdzone na polskiej ziemi, bym powiedział, i na polskiej wodzie. I, i, I sporo, no ci ludzie, którzy są wyszkoleni w Polsce, no to właśnie na tych tabelach. Czy jako nurek saturowany miałeś jakąś taką, nie wiem, fajną, nie wiem, przygodę pracy, którą dobrze wspominasz? Wiele takich prac było, bo, bo, bo zarówno na, na płytkich, jak i na dużych głębokościach. A płytkie to jakie? Płytkie to powiem tak. Jezioro Kamionkowskie, Park Skaryszewski w Warszawie, 800 metrów od na, Narodowego. Kiedyś przeprowadziłem tam taką akcję. Przez tydzień szukaliśmy różnych rzeczy, głębokości były od 2 do 7 metrów. Okay. Miałem tam zarówno ekipę takich nurków, powiedziałbym, głębokich, chociaż no, oni tam głęboko nie nurkowali, ale także nurków minerów szukaliśmy różnych rzeczy i wyjęliśmy stamtąd kilka elementów bombowca, który tam w czasie II wojny podczas powstania wpadł i dzięki temu pierwsze elementy tego samolotu są w Muzeum Powstania Warszawskiego, o, super. no na przykład. Ale też na dużych głębokościach zdarzało się wyciągać na przykład w naszej marynarce chociażby działa, taki pamiętam transport drewniany żaglowiec transportujący ładunek dział armatnich i one po prostu na stosie leżały tam około 50 metrów głębokości i wydobywanie tego, bądź Dużo akcji było takich ratowniczych, gdzie no, szukaliśmy zwłok, penetrowaliśmy wraki polskich z reguły rybaków, którzy generalnie mhm. zatonęły, tak? To, no tak, to już większej głębokości i dłuższe godziny pracy, jeśli coś mamy szukać na dnie. Tak, no to wszystko. Marynarka wojenna generalnie jako jedyny podmiot w kraju. Był zdolny do wykonywania tego typu prac i często jakieś Ministerstwo Sprawiedliwości, MSWIA zwracało się o pomoc i wtedy. No ja tak, bo tam są ludzie i, i I wtedy, że tak powiem, mieliśmy my jako nurkowie zielone światło na wykonanie jakichś prac. I tak to wyglądało. I to w sumie tak w ramach ćwiczeń też? No, w ramach swoich obowiązków służbowych. Okay. Generalnie byliśmy, każdy nurek w siłach zbrojnych czy w marynarce jest wyszkolony. Budżetowych środków, nas wszystkich. I za każdym razem, gdy mogliśmy wspomóc, czy to gospodarkę yy, państwa, czy jakieś inne służby, to każdy robi to chętnie. Yy, przed 2003 rokiem, chociażby, czyli przed aktualną ustawą o wykonywaniu prac podwodnych, mhm. no chociażby no, marynarka wojenna bardzo mocno wspierała i wykonywała pracę dla Lotosu, gdzie wykonywała pracę przy przy platformach wiertniczych i, i, i ta technologia nurkowań głębokowodnych, krótkotrwałych, też się sprawdzała w tych sytuacjach. Super. Naprawdę fajny okres życia, nie? Fajny, tak. Czasami no, bardzo miło jest to wspominać, trochę za tym elementem się bardzo tęskni, no ale trzeba iść, trzeba iść dalej. Naprócz. Musimy załatwić jakąś komarę i cię sprężyć na 6 dni. W takim razie, dzięki Robert za kolejny super odcinek. I mam nadzieję, do zobaczenia znowu. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.